tradycyjnie. Nie mam kamery, a szkoda, bo okoliczności są nieco inne. Przyjechałam spontanicznie nad jezioro Średzkie. Się zastanawiałam, czy Średzkie, czy Śremskie, ale jesteśmy w środzie Wielkopolskiej. Ja tu kiedyś byłam, był jakiś tam jakaś impreza związana ze sportami wodnymi. Kiedyś byłam tutaj też zimą w knajpie. Dzisiaj przyjechaliśmy na cmentarz i pozwolić jakieś sprawy, więc stwierdziliśmy, że może puścimy drona. Oczywiście wszystko jest prześwietlone, ale mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. To jest chyba w ogóle zalew. Ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę jezioro. No i co? I jeśli w ogóle uda mi się cokolwiek dla Was nagrać, no to będziecie mieć wszystko razem. Aha, i widzę, że knajpy, na którą liczyłam, już tu niestety nie ma. A jest w przedszkole? Czy mi się wydaje? Chyba tak, słuchajcie. Nie zmienia to faktu, że mamy piękną pogodę i właśnie wpadłabym pod rower, bo rzucałam. Rozmawiałam z panią w lumpeksie, bo ona ma taki piękny kolor włosów i też powiedziała, że mu to w dupie już nie farbuje, bo farbowanie trwa 2 dni i wszystko jest brudne, a farba trzyma się krótko. Tam ludzie układają sobie drewno na ognisko. Okej, no. Godzina, 2 złote wypożyczalnia rowerów. Ej, ale ekstra w ogóle. I jest tutaj też wypożyczalnia sprzętu wodnego. Niby to jest jakiś kompleks, marina i tak dalej, a czemu tutaj jest przedszkole zamiast knajpy? Tego nie wiem. Okej, idziemy zobaczyć. To nagrałam Wam tą tę cukrownię, tę piękną, znaną cukrownię, więc mam nadzieję, że cokolwiek z tego będziecie widzieć, wrzucę Wam to gdzieś we vlogu. Zobaczcie, jaka jest piękna, ona jest odremontowana. Boże, jak mi prześwietla. O, tak chyba lepiej, co? Widzicie za mną to ognisko? Fajne, tak sobie ustawię takich kobiet. Nie wiem, czy coś słyszycie, bo wieje wiatr. My teraz musimy zadzwonić do Krzesin, żeby się odprawić tymczasem. Właśnie znalazłam 50 groszy. Jest mniej więcej jak wtedy u mnie w chacie, jak 5 tych znalazłam, ale słuchajcie, to jest stare 50 groszy. Czajcie to. I nie wiem, czy obczaję to 70? Nie, niemożliwe to jest. Który to jest rok? 69? O nie, serio? Myślicie, że to jest coś warte? Pewnie nie. Ej. Wiecie co? Vloga ze środy Wam nagramy, jak będzie ciepło. Ja już mówiłam, tu 69?
49? Czy ja znalazłam monetę? Ej, 49? Nie, serio. Jak to jest możliwe? Czy ja właśnie. Czy ja po moim wczorajszym wiralu o tym. O brzozy. Po tym, jak stałam się znana, sławna, jestem również bogata. W każdym razie. Co chciałam powiedzieć? Że film ze środy, tak jak obiecałam, będzie, ale nie teraz, tylko jak będzie ciepło. Ja w tej chwili się zawijam. To jest fajny znak, zakaz driftu na tym parkingu. Ja teraz się zawijam i musimy jeszcze pozobaczyć, czy jedziemy do chaty. Myślę, że ten vlog to będzie już. A jeśli coś ciekawego będzie, to Wam wrzucę. Jeśli udało się coś nagrać dronem, też Wam wrzucę. Dzięki, że byliście kolejny dzień ze mną. Zapraszam do innych filmów. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A jeśli film Wam się podobał, to zostawcie mi kciuki w górę. Będzie mi bardzo miło. No i to tyle. Cześć. Jeszcze chciałam nagrać, bo a propos tych 50 groszy, ja nie wiem, czy Wy oglądaliście kiedyś, tylko kurde, totalnie nie pamiętam, jak ten film się nazywał. Hotel... nieistotne, to była jakaś komedia i tam była taka akcja. Czy to było na Boracie? Nie wiem, w każdym razie, że właśnie gość od bagażu dostał napiwek. To było 450 groszy i to było tak dużo w tym kraju, niby, w którym on to dostał, że sobie tak, wow, teraz otwieram własny hotel. No i ja powinnam też tak zrobić, wow. Jeśli ten pieniążek sprawi, że będę mogła otworzyć własną agroturystykę, to słuchajcie, nie powiem, że zapraszam, bo to wiadomo, ale to będzie coś niesamowitego. To tyle. W ramach uzupełnienia.